What does the fox say? Cześć wszystkim, z tej strony Sullivan i witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Mass Effect, oczywiście Mass Effect, edycja legendarna. Wiecie się, że po nagrywaniu tam filmu z Crazysa i mi się wbiło to w łepetynę. No oczywiście, że teraz Mass Effect, jesteśmy się, że po teoretycznej koronacji ze strony oczywiście Rady Cytadeli na Widmo. No i oczywiście pozostaje nam nic innego, jak powoli kierować się do naszej Normandii i tak naprawdę ruszać w pogoń za Sarenem i tym, co on nazywa kanałem. Coś, co miałoby spowodować, że przybyliby żniwiarze, coś na portal lub coś takiego. Przemyna to tak się zapowiada. Zobaczmy, czy mamy dostęp do wszystkich okręgów, czy to tylko takich, które my byliśmy. Prezydium. No choćby do ambasady, może odwiedzimy jeszcze Andersona, nim wyruszymy w końcu do naszej Normandii. Ogólnie się zastanawiam, jak tam wrażenia, bo zauważyłem, że inaczej się prezentuje gra na filmie, a inaczej jak teraz ja gram. Nie wiem, czy to jest powodowane, tym bardziej w filmie jaskrawo wychodzi. Jakby się jakiś efekt dodatkowy ma chodził i nie potrafi się go pozbyć. Jest to dla mnie trochę skomplikowane. I ja trochę też muszę mikrofon, żebyście mnie dobrze słyszeli, bo też mówili ludzie, że nie jest zbyt ciekawy, że jest ledwo mnie słychać. Zawsze mówić głośno, bo mikrofon nie ma regulacji głośności czy wychwytywania. Bardziej wrażliwego, bo wychwytuje nawet klawiaturę. Zawsze co powciskam i coś słychać, to samo myszkę. A z głosem to nie ma lepiej. A więc w końcu podjęli decyzję. Wiedziałem, że ktoś z twojego gatunku zostanie wreszcie widmem. Mam tylko nadzieję, że jesteście lepsi niż ten, za którym was wysyłają. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby powstrzymać Sarena. To właśnie mnie martwi. Pomóc w czymś? Chyba nie za bardzo lubisz ludzi. Nie, po prostu wam nie ufam. Jeszcze nie. Wy, ludzie, jesteście rządni władzy i dużo jej dostajecie. Coraz więcej. Jeśli Rada chce z ludzkości uczynić swojego pupila, jej sprawa. Ja nie muszę się z tym zgadzać. Rada traktuje nas jak obywateli drugiej kategorii. Musimy o wszystko walczyć. Walczcie więc. Ale nie oczekujcie, że pozostali będą się bezczynnie przyglądać i pozwolą wszystko sobie odebrać. Jestem bardzo zajętą osobą, komandorze. Co wiecie o widmach? Są prawą ręką Rady. A przynajmniej lubią, gdy tak się o nich mówi. Jeśli nawet to prawda, jest to ręka do brudnej roboty. Co masz przeciwko widmom? Nie będę tolerował żadnej organizacji, która stawia się ponad prawem. Szczególnie jeśli samo widmo ma oceniać, które zasady nagiąć. Czasami trzeba naginać prawo, żeby zapewnić ludziom bezpieczeństwo. Służę w SOC od 30 lat. Nigdy nie musiałem tego robić, żeby wykonać swoją pracę. Ani razu. Widma balansują na krawędzi, komandorze. Możliwość działania poza prawem zmienia was, wypacza. Spójrzcie, co stało się z Sarenem. Tak, oczywiście. I żaden z twoich funkcjonariuszy nie jest skorumpowany. SOC to ponad 200 tysięcy agentów. Bywa, że niektórzy z nich zachowują się niedopuszczalnie. Ale my nie przymykamy na to oka, tak jak to robią widma. Robimy, co w naszej mocy, aby pochwycić i ukarać każdego funkcjonariusza, który złamie prawo. Galaktyka potrzebuje kogoś takiego. Kogoś od brudnej roboty. Zgadzam się, ale powinno im się stawiać najwyższe wymagania. Wraz z wielką władzą przychodzi odpowiedzialność. Dobrze wiemy, że Saren wymknął się spod kontroli. Ale ponieważ jest widmem, Rada nic z tym nie robi. I co? Właśnie takich istot potrzebuje galaktyka?
Nie wszystkie widma są takie jak Saren. Prawda. Nie zapominajcie o tym, Shepard. Nigdy. Pójdę już. Do widzenia, komandorze. Trochę tutaj jest nawiązane do tego przed rozmową bardziej. Ale w sumie też teraz się wydaje. To miejsce jest jakieś dziwne. Szkoda, że tak mało ludzi tu bywa. Pogadać, jakieś misje pobrać, fajnie. Nie mam teraz czasu na rozmowę, jestem bardzo zajęta. Do Barbana raczej nie ma. Żadnych tych, o, wieku. Pieniążki znowu. Na tacy. Będę trochę poeksplorować stadele, nim wyruszymy. Bo jak mamy misję, to chociaż będziemy mogli wykorzystać. Nie wierzę, że dostałam tutaj pracę. To miejsce jest wspaniałe. Dobrze cię widzieć, człowieku. Jestem zachwycony. A, ludzie na Cytadeli. To wspaniały widok. Pozytywnie się wypowiada o nas. Tak pozytywnie do ludzi. To nie mam akurat pojęcia. W sumie mamy misję, więc sprawdźmy, co mamy w dzienniczku. Przydziałem to powodczy. Wymuszone powitanie. Człowieku, to naprawdę nie jest najlepszy moment. Jesteś zmartwiony. Mogę ci jakoś pomóc? Zaniepokojone pytanie. Podsłuchaliście, prawda? Wszystko idzie nie tak z winy metresy Asari. Ona to zapoczątkowała. Co zrobiła ta Asari, że się tak zdenerwowałeś? Zakłopotanie. Nie mogę powiedzieć więcej. To zbyt osobiste. Wystarczy, że skompromitowała mnie jako dyplomatę. Gdzie mogę znaleźć tę metresę Asari? Jest po drugiej stronie mostu. Jej biuro łatwo zauważyć. Miłego dnia, człowieku. Zacząłem służyć w SOC tutaj, przy prezydium. Prestiżowa robota, ale przestępstw mało. Tyle pustej przestrzeni. 1000 kwarian mogłoby tu mieszkać, a i tak rzadko by się widywali. Sztuczne światło słoneczne jest bez przerwy włączone. Nie ma cieni, nie ma nocy. Ambasadorzy mogą odpoczywać w parku, ale rzadko to robią. Są zbyt zajęci. Wybudowali jezioro na stacji kosmicznej. To musiało wiele kosztować. Mój lud miał tu kiedyś ambasadę. Ale po tym, jak stworzyliśmy gety, nie jesteśmy już mile widziani. Tyle pustej przestrzeni. 1000 kwarian mogłoby tu mieszkać, a i tak rzadko by się widywali. Zacząłem służyć w SOC tutaj, przy prezydium. Prestiżowa robota, ale przestępstw mało. Okej, bo czasem warto posłuchać, co mówią nasi towarzysze. Czasem mówić ogólnie o danej lokacji, czy o danej sytuacji. Więc mówię, że mostem po prostu... Widzę, że my odkrywamy teraz kolejkę, stację kolejki. O! Poseł Kroga.
albo to jest uczczenie rebelii krogańskich, albo znaczy rebelii rachnik, ale kroganów. Chyba tak. Bo historia Mass Effecta jest bardzo rozbudowana. Jak do tego doszło, że kroganie... To jeszcze nic. Już 5 razy miałam w biurze remanent. 5 razy? Ale dlaczego? Czego chcą? Skąd mam wiedzieć? Opiekunowie nie udzielają wyjaśnień. A jednak pozwala się im robić swoje. Nikt nie zapyta, co właściwie robią. Jaki mamy wybór? Kiedy chcemy ich powstrzymać, wyłączają się. Na ich miejsce przychodzą następni. To dziwne, że nadal właściwie nic o nich nie wiemy. Dziwne i frustrujące. Wracając do tego, co ja zacząłem mówić. Chodzi o to, że historia aspekta jest taka, że były różne wojny, różne konflikty i oczywiście, tak jak to w naszej historii, coś następuje po czymś i coś od czegoś zależy. I jak mówię, odsyłam do komentarzy. Witam, nazywam się Nelina. Chyba nie jesteście zapisani. Chcecie, żebym sprawdziła, kiedy metresa będzie mogła was przyjąć? A nie mogę po prostu wejść do środka? Obawiam się, że nie. Musicie zrozumieć, jak wiele istot potrzebuje jej usług. Jeśli zechcecie się zapisać na wizytę, metresa uczyni wszystko, by się z wami spotkać. Co tutaj robisz, Neleno? Jestem jedną z akolitek metresy. Wielu gości nie zobaczy się dzisiaj z metresą. My się nimi zajmujemy. Upewniamy się, że opuszczą to miejsce zadowoleni. W jaki sposób się nimi zajmujecie? Każda z akolitek ma unikalne zdolności. Niektóre koją troski pieśnią, inne rozmową. Staramy się dopasować do potrzeb naszych klientów na tyle, na ile to możliwe. Moją specjalnością jest dotyk. Opuszki moich palców potrafią odnaleźć każdy punkt napięcia na ciele i ukoić go. Chciałbym skorzystać z waszych usług. Doskonale. Dodam was do listy klientów. Powinniśmy się wami zająć w ciągu 3-4 miesięcy. To chyba trochę długo, nie sądzisz? Nie mnie to osądzać. Mam wasze nazwisko. Odezwiemy się. Mogłabym jeszcze w czymś pomóc? Kim jest metresa? Czym się zajmuje? Trudno to wyjaśnić. Jej usługi są wszechstronne. Każdy jest traktowany indywidualnie. Niektórzy szukają u niej rady, niektórzy rozrywki, a inni tylko przyjemności. Zwykle nasi klienci nie zdają sobie nawet sprawy, po co tu przychodzą, do czasu, aż metresa im to da. Mówisz o niej jako jakiejś wyroczni? Nie, nie w zwykłym znaczeniu tego słowa. Jest po prostu kobietą. Niezwykle wręcz empatyczną kobietą. Zresztą najlepiej przekonać się osobiście. Chyba już sobie pójdę. Mam nadzieję, że jeszcze tu wrócicie. Cieszymy się z nowych klientów. Neleno? Tak, Shairo? Przyślij komandora do mnie na górę. Chciałabym porozmawiać. Tak, oczywiście, moja pani. Ha, najwyraźniej metresa was zauważyła. Chciałaby się z wami spotkać w tej chwili. Dokąd mam iść? Proszę iść na górę, będzie tam na was czekała. Okej. Wizyta za 4 miesiące, jednak chcę się umówić teraz. Na pewno to nie podejrzane. Nawet ludzie nie potrafią się oprzeć metresie. To jakbyś nas wyzywał brzydali, wiesz? A ty niczego sobie łazie. Jesteś z przymierza? Mój brat służy na ziemi i jest szeregowcem. Gdzie ona tą ręką przecina? Oj, dobra, chodźmy. Ale bańka. Tyle wystarczy, komandorze. Od kiedy przybyliście na Cytadelę, dotarło do mnie wiele ciekawych wieści o was. Czym właściwie się zajmujesz? Jednym oferuję radę, innym pocieszenie, zależnie od potrzeb. Mam problem i potrzebuję waszej pomocy. Może zdołam ci pomóc.
Mam przyjaciela o imieniu Septimus. To turiański generał w stanie spoczynku. Nie mogę zdradzić wszystkiego, ale niegdyś zażądał ode mnie więcej, niż mogłam zaofiarować. Odmówiłam. Pokłóciliśmy się i nasze drogi się rozeszły. Teraz całe dnie spędza w Norze Chory. Pije na umór i rozpowiada kłamstwa na mój temat. Gdybyście mogli z nim porozmawiać, tak po żołniersku, może posłuchałby was i przestał. Co między wami zaszło? Mimo wszystko zbyt szanuję jego prywatność, żeby zagłębiać się w szczegóły. Może on zechce opowiedzieć całą historię. Co dokładnie powiedzieć temu Turianinowi? Proszę przemówić do jego poczucia honoru, przypomnieć o jego generalskim stopniu. Będę wdzięczna za przekonanie go, by nie oczerniał mnie dłużej. Teraz proszę o oddalenie się. Inni klienci chcą się ze mną zobaczyć. Tak, żeby pokazać sobie gdzieś spokojnie. Dobra. Jest to po nas. Chyba wrócimy stąd. Muszę przyznać, że się trochę denerwuję. Tak. Nikt do końca nie wie, czego oczekiwać za pierwszym razem. Często tam bywałem. Wtedy jeszcze nazywał się Archos. Tak, nie byłam tam, odkąd pięść przejął Lopet. O, tu jest jeszcze. Obecny tu szalenie się cieszy, że widzi cię w swoim dekadenckim emporium. Kim pan jest? Jego godność brzmi Delanender, jednak wielu bywalców nazywa tego po prostu Delan. Proszę, człowieku, spokojnie obejrzyj towary, jakie on ma do zaoferowania. Wszystkie są pierwszej jakości. Dlaczego określa się pan jako ten lub to? Z tego samego powodu, dla którego ludzie są tacy dociekliwi. Taka już nasza natura. A dokładniej, Hanarzy odnoszą się do siebie w pierwszej osobie jedynie w kontaktach z rodziną oraz innymi bliskimi. Rzadko robią to w obecności innych ras. Taka tradycja. Chcę zobaczyć te rzadkie i cudowne przedmioty. O, ten z przyjemnością ci je pokaże, człowieku. Nie zawiedziesz się. Co to ciekawe rzeczy, ale hiper drogie, o! Czekam coś porianie. A któż to? Jeden z ziemskiego plemienia? Ach, do tego bardzo znany, tak? To was zwą Shepard, zgadza się? Opowieść o waszym przetrwaniu na Akuzę jest naprawdę niezwykła. Jestem zdumiony za każdym razem, kiedy ją słyszę. Czy my się znamy? Wybacz mi, ziemskie plemię. Nazywam się Barla Von. Bycie dobrze poinformowanym to część mojej pracy. Jestem doradcą finansowym wielu ważnych klientów na Cytadeli. Zauważam, kiedy na stację przybywa jakaś osobistość, na przykład komandor Shepard. Słyszałem, że pracujesz dla handlarza cieni. Wiesz coś na temat Serena? Mówicie bez ogródek, Shepard. Słusznie. Rzecz w tym, że Wrex powiedział wam już dużo więcej, niż ja wiem. Przykro mi,
ale bardziej nie pomogę. Opowiedz mi o handlarzu cieni. Większość ludzi sądzi, że obracam pieniędzmi, ale moją prawdziwą walutą jest wiedza. Handluję informacją i dzięki niej stałem się bardzo bogaty. Ale handlarz cieni to prawdziwy mistrz w tym fachu. Każdego dnia kupuje i sprzedaje tajemnice, które mogłyby obalać rządy. I zawsze dobija targu z tym, kto najwięcej zapłaci. A mimo to nigdy nie zaburzył naturalnej równowagi. Sprzedawanie sekretów raz na lewo, raz na prawo pozwala na wyrównanie sił. Nikt nie zyskuje przewagi. Domyślasz się, kim jest? Nie wiem nic. Nikt nie wie. Handlarz cieni może należeć do którejkolwiek z ras, być jakiejkolwiek płci. Mam teorię, że to cała grupa pracująca pod jednym imieniem. Jeśli tak jest, to mają idealny plan. Jak inaczej mogliby obsługiwać tak wiele kontaktów w tym samym czasie? Kto odpowiadałby za selekcję tych informacji? Każdy rząd musi grać na ich zasadach, jeśli nie chce pozostać w tyle. Gra toczy się bez końca. Żadna ilość kupionych sekretów nie da zwycięstwa. Myślałem, że będziesz wiedział więcej o swoim pracodawcy. Ja tylko zbieram informacje i sprzedaję je handlarzowi cieni. Na tym kończy się mój udział w jego operacjach. Pasuje mi taki układ. Lepiej nie wiedzieć za dużo. Gra staje się wtedy niebezpieczna. A ja nie lubię ryzyka, komandorze. Pozostawiam je takim jak wy. Jak wygląda życie tutaj, na Cytadeli? Ta stacja to bez wątpienia największy cud technologiczny w galaktyce. Ale jej prawdziwa wielkość to coś więcej niż twardy pancerz i mocne silniki. Od prezydium po okręgi stacja jest świadectwem sukcesu Rady. Wszystkie rasy na Cytadeli żyją wspólnie, tworząc jedną, silną społeczność. Dlaczego prezydium jest tak wyjątkowe? To polityczne serce Cytadeli. 80% wszystkich inteligentnych gatunków w znanej galaktyce liczy się ze zdaniem Rady w kwestiach międzyplanetarnych. Jednak tylko najbardziej potężne i wpływowe rasy mają ambasady tutaj, w prezydium. Ten poziom stacji jest zarezerwowany dla elity Shepard. Dla takich jak my. Jak wyglądają okręgi? To kulturowe centrum galaktyki. Pulsuje rytmem serc milionów obywateli, z tuzinów różnych gatunków. Nigdy nie wiadomo, co nas spotka w okręgach, komandorze. Są pełne niespodzianek. Na szczęście zazwyczaj przyjemnych. Opowiedz mi więcej o swojej pracy. Finanse galaktyczne są niezwykle złożone. Muszą uwzględnić regulacje prawne i ekonomiczne z wielu planet i systemów. Jestem ekspertem w dziedzinie interakcji różnych ekonomii. Mogę podzielić się swoją wiedzą za odpowiednią opłatą. Oferuję również specjalne usługi dla klientów, którzy potrzebują kogoś do dyskretnego prowadzenia ich interesów. Moje motto brzmi dyskretnie, lecz skutecznie. Brzmi dość podejrzanie. Wszystkie działania są zgodne z międzygwiezdnym prawem handlowym. Po prostu większość moich klientów woli nie ujawniać swoich transakcji. Na przykład, załóżmy, że hanarski ambasador wystosował petycję do Rady, by obniżyła cła na hanarskie towary. Jak by to wyglądało, gdyby wcześniej zainwestował pieniądze w hanarską firmę eksportową? Nawet gdyby chciał naprawdę pomóc swojemu ludowi, zostałby oskarżony o wystosowanie petycji dla osobistego zysku. Moje usługi pozwalają mu utrzymać to w tajemnicy. To wciąż brzmi dla mnie podejrzanie. W takim razie miejmy nadzieję, że nigdy nie będziecie robić na tyle dużych interesów, by potrzebować moich usług. Muszę już iść. Do widzenia, komandorze. Spodziewam się, że on to więcej.
to słyszałeś wcześniej? Nie powinno ci tu być. Ten wiesz... Ten Hanar nie chce mnie słuchać. Jakby nie wiedział, że łamie prawo. Powinieneś być bardziej tolerancyjny. Po prostu wyraża swoje przekonania. Oczywiście. Mógłby pleść, co mu ślina na jezior przyniesie, gdyby wykupił pozwolenie na ewangelizację. Więc jeśli ten Hanar wykupi pozwolenie, będzie mógł głosić, co zechce. Nie. Zarejestrowani ewangeliści muszą postępować według przepisów. Mają wyznaczone obszary do głoszenia kazań. Za złamanie przepisów odbiera się licencję. Dlaczego po prostu nie aresztujesz tego Hanara? Mógłbym aresztować tę meduzę, ale moi przełożeni kazali załatwić to dyplomatycznie. Lepiej nie denerwować Hanarów. Hanarowie robią się drażliwi, gdy obrażasz ich uczucia religijne. O co chodzi z tymi pozwoleniami na głoszenie kazań? Obowiązek rejestracji kaznodziejów pomaga wychwycić tych niepożądanych. Dzięki temu jest tu bezpieczniej. Cytadela jest zbyt ważna, by toczyć tu religijne wojenki. Mogę porozmawiać z Hanarem. Mam już dość dyskusji z tą meduzą. Jak chcesz, to spróbuj. Czy pragniesz usłyszeć więcej o rozbudzaczach? A może czcigodny oficer służby ochrony Cytadeli poprosił o pomoc? Naprawdę chcesz przedstawiać rozbudzaczy w ten sposób? Prawda o rozbudzaczach musi być poznana. Oni dali Hanarom język, a światu przekaźniki masy. Ten pragnie tylko szerzyć prawdę wśród wszystkich, którzy chcą słuchać. Nie chce powodować problemów. Czy rozbudzacze chcieliby, żebyś tak wykorzystywał dar świadomości? Rozbudzacze życzyliby sobie, aby ich przesłanie dotarło do wszystkich ras wrażliwych na słowo. Rozbudzacze nie chcieliby, żeby ich przesłanie wiązało się z łamaniem praw społecznych. Ten słyszy prawdę. Być może entuzjazm zamglił jego rozsądek w tej sprawie. Ten odstępuje i nie będzie już przeszkadzał prezydium. Co to rozbudzacze, to myślę, że mówią proteany, bo oni zrobili cię z Cytadelę i przekaźniki masy. To zostawili spadku dla tej oto oczywiście naszemu cyklowi. Muszę zrobić tą przerwę. Okej, wróciłem, musiałem zrobić lekką przerwę, bo tam nie było. No więc chyba zwiedziliśmy prawie że wszystko, nie wiem, co można jeszcze. Mogę temu przekazać tej informacji. Widzę, że Hanar wyszedł. Dziękuję. Cieszę się, że mogę pomóc. Proszę, to za twoją pomoc. Teraz wybacz, ale muszę złożyć raport. Zawsze trochę pieniążków, nie dużo, ale jedno. Dobra. Chyba czas do kolei się. Aquarianie narazili całą galaktykę, kiedy pozwolili wymknąć się getom. Mam nadzieję, że twój lud okazał skruchę, Tali. A czy Turianie okazali wystarczającą skruchę za wypuszczenie genofagium? Sugerujesz, że ich sterylizacja była błędem. Ostra wymiana zdań z moimi dwoma ulubionymi postaciami. Mam ważną informację, Shepard. Kapitan Anderson rezygnuje ze stanowiska oficera dowodzącego Normandią. Statek należy do ciebie. Jest szybki i cichy. Znacie załogę, a ona was. To doskonały statek dla widma.
Dbajcie o niego, komandorze. Będę na niego uważać, ser. Wiem, że tak będzie, komandorze. Chcę znać prawdę. Dlaczego pan ustępuje, ser? Potrzebujecie własnego statku. A że widmo nie może odpowiadać przed nikim oprócz rady, nadszedł czas, żebym ustąpił. Bądźcie ze mną szczerzy, kapitanie. Jesteście mi to winni. 20 lat temu byłem w takim samym położeniu, Shepard. Rozważano moją kandydaturę na widmo. Dlaczego nawet o tym nie wspomnieliście? A jak do cholery miałem to powiedzieć? Mogłem być widmem, ale schrzaniłem? Zawiodłem, więc nie ma się czym chwalić. Później mogę opowiedzieć wam całą historię. Teraz powiem tyle, że wysłano mnie na misję razem z Sarenem, a on dopilnował, żeby Rada odrzuciła moją kandydaturę. Miałem swoją szansę, Shepard. Było, minęło. Teraz wy możecie nadrobić moje błędy. Nie zawiodę was, ser. Saren zniknął. Nawet nie próbujcie go odnaleźć. Wiemy jednak, czego poszukuje. Kanału. Kazał swoim getom przeczesać trawers w poszukiwaniu śladów. Dostaliśmy raporty o getach w systemie Feros, zanim straciliśmy kontakt z tamtejszą kolonią. Ich obecność odnotowano także w okolicy Noverii. Dowiedzcie się, czego Saren szukał na Feros i Noverii. Być może uda wam się znaleźć kanał, zanim Saren to zrobi. Prawdziwym zagrożeniem są żniwiarze. W tej sprawie zgadzam się z Radą, Shepard. Nie mam pewności, czy w ogóle istnieją. Lecz jeśli istnieją, kanał jest kluczem do umożliwienia im powrotu. Powstrzymując Sarena przed znalezieniem kanału, zatrzymamy też powrót żniwiarzy. Powstrzymam go. Mamy jeszcze jeden trop. Matka Benezja z nagrania Sarena ma córkę, uczoną, specjalistkę od Protean. Nie wiemy, czy jest w to zamieszana, ale może warto jej poszukać, sprawdzić, co wie. Nazywa się Liara. Doktor Liara Tsoni. Podobno bada teraz wykopaliska archeologiczne na jednej z planet w Artemistau. Być może koloniści na Feros jeszcze żyją. To już wasza decyzja, komandorze. Jesteście teraz widmem. Nie odpowiadacie przed nami. Pamiętajcie, od was zależy obecnie los ludzkości. Jeśli coś schrzanicie, ja za was oberwę. Postaram się nie sprawić kłopotów. Miło mi to słyszeć, komandorze. Pamiętajcie tylko, byliście człowiekiem, zanim zostaliście widmem. Mam teraz spotkanie. Kapitan Anderson odpowie na wasze ewentualne pytania. Tak, komandorze? Wszystko w porządku? Szczerze? Nie tak wyobrażałem sobie koniec mojej kariery. Papierkowa robota doprowadza mnie do pasji. Ale jeśli ktoś może powstrzymać Sarena, to właśnie wy, komandorze. Wierzę w was, Shepard. Jeśli schodząc z drogi mogę wam pomóc, to niech i tak będzie. Co stało się 20 lat temu z panem i Sarenem? Minęło już niemal 20 lat. Ambasador Goyle była naszym reprezentantem na Cytadeli. Też chciała wprowadzić w szeregi widm człowieka. Wybrała mnie. Rada wysłała Saren, aby miał na mnie oko i ocenił moje wyniki. Tak samo jak wam przydzielono Nilusa. Dlaczego nie byliście ze mną szczerzy, kapitanie? Nie jestem dumny z tego, co zaszło. Miałem szansę zostać pierwszym człowiekiem widmem i zawiodłem. Saren tego dopilnował. Chyba zasługuje, żeby usłyszeć całą historię. Zdobyliśmy informację o zbuntowanym naukowcu opłacanym przez bataliańskich separatystów. Próbował założyć na pograniczu placówkę opracowującą nielegalną technologię SI. Wywiad przymierza zrobił swoje. Ale Rada chciała, żeby wzięło w tym udział widmo. Zgodziliśmy się. Przydzielono mnie, żebym pomógł Sarenowi w śledztwie. Znaleźliśmy tego naukowca w rafinerii na Kamali. Ukrył się gdzieś w środku, chroniony przez bataliańskich najemników. Plan był prosty. Zakraść się do fabryki, schwytać naukowca i wymknąć się z powrotem. Szybko, cicho, przy minimalnym rozlewie krwi. Sprawy nie potoczyły się zgodnie z planem, prawda? Rozdzieliliśmy się z Sarenem, żeby mieć lepsze pole działania. Gdzieś tak w połowie misji, w centrum rafinerii, nastąpił potężny wybuch. Oficjalna wersja brzmi wypadek. Myślę jednak, że Saren celowo zdetonował ładunek, żeby odciągnąć strażników. Ile było ofiar?
Eksplozja rozerwała rafinerię na strzępy. Cały teren stanął w płomieniach. Dym z płonących chemikaliów wydostał się do atmosfery. Nikt wewnątrz nie przeżył. W pobliżu znajdował się obóz dla pracowników i ich rodzin. Pożary i toksyczne opady uśmierciły łącznie ponad 500 osób, głównie cywilów. Serena to nie obchodziło. Wyeliminował cel i wykonał misję, a winę zwalono na mnie. To przekreśliło moje szanse na zostanie widmem. To Saren spowodował eksplozję. Jak was w to wrobiono? W swoim raporcie Saren oskarżył mnie o zniszczenie jego przykrywki. Twierdził, że atak strażników to moja wina. I dlatego wszystko skończyło się masakrą. Raport Sarena wystarczył, żeby Rada uniemożliwiła mi zostanie pierwszym ludzkim widmem. Nie obwiniaj się za to, kapitanie. Nie winię. Wiem, że Saren za to odpowiada. Podejrzewam, że szukał wymówki, żeby wysadzić rafinerię. Atak strażników był mu na rękę. Może po prostu lubi przemoc? A może szukał sposobu, żeby ludzie nie dostali się do widm? Niestety udało mu się. Dlaczego pozwoliliście, żeby uszło mu to na sucho? A myślicie, że kogo słuchała Rada? Swojego najlepszego agenta czy jakiegoś człowieka? Od początku miałem złe przeczucia. Powinienem bardziej na niego uważać. Może zatrzymałbym go, zanim sprawy wymknęły się spod kontroli. Jedyna rzecz, na której mi zależy, to powstrzymać Sarena. Macie rację, komandorze. Nie ma co rozpamiętywać. Wiecie coś jeszcze na temat naszej kolonii na Feros? Cała planeta była kiedyś ogromnym miastem Protean. Obecnie to głównie ruiny, ale niektóre budowle się zachowały. Koloniści próbowali wykorzystać to, co zostało po Proteanach. Straciliśmy z Feros kontakt po ataku getów. Co wiecie na temat gromady Artemis Tau? Niewiele. Nigdy tam nie byłem. Garstka systemów z kilkoma małymi, niezbadanymi światami. Żadnych prawdziwych kolonii. Znalezienie tam doktor Tsoni może nie być łatwe. Radzę szukać świata z ruinami Protean. Co może mi pan powiedzieć o Noverii? Noveria oznacza kłopoty. Zresztą zawsze oznaczała. Cała planeta to jedno wielkie, nielegalne laboratorium dla bogatych korporacji. Uważajcie tam na siebie, Shepard. Widma to chyba jedyna forma władzy związana z Cytadelą, którą na Noverii jeszcze szanują. Ale nie oczekujcie kwiatów na powitanie. Muszę już iść. Poczekam tutaj. Przyjdźcie, jakbyście czegoś potrzebowali. Słyszałem, co przydarzyło się kapitanowi Andersonowi. Przetrwał setki bitew, a zniszczyła go polityka. Bądźcie ostrożni, komandorze. Jeśli coś pójdzie nie tak, jesteście następni do odstrzału. Saren gdzieś tam jest, a my go znajdziemy. Cała załoga jest po twojej stronie, komandorze. Na bank. Włączam interkom. Jeśli chcesz coś powiedzieć, to najlepszy moment. Mówi komandor Shepard. Mamy rozkazy. Znaleźć Sarena, nim on znajdzie kanał. To nie będzie łatwa misja. Zaczęło się od ataku na ludzkie osiedle w Trawersie. Wiemy jednak, że na tym Saren nie poprzestanie.
Oddziały getów nie zatrzymają się na rubieżach. Ludzkość stała na uboczu zbyt długo. Najwyższy czas wystąpić i zrobić, co do nas należy. Czas pokazać, z czego ulepieni są ludzie. Nasz wróg wie, że nadchodzimy. Gdy dotrzemy do trawersu, czekać na nas będą słudzy Sarena. Musimy być na to przygotowani. Ludzkość musi to zrobić. Nie tylko dla siebie, ale i dla każdego innego gatunku. Saren zostanie powstrzymany. Obiecuję wam wszystkim. Dorwiemy go. Dobrze powiedziane, komandorze. Kapitan byłby dumny. Kapitan oddał wszystko, bym ja mógł dostać swoją szansę. Nie możemy zawieść. Tak jest, sir. Hej, komandorze, potrzebujecie czegoś? Jak spisuje się Normandia? Faktycznie jest taka, jak mówili? Jest najlepszym statkiem floty, jeśli tylko masz pilota, który wie, jak sobie z nią poradzić. Jest może trochę dziwnie skalibrowana. Potrzeba chwili, żeby przyzwyczaić się do tego wielkiego rdzenia napędu. Jednak moc statku może cię zaskoczyć, jeśli nie jesteś ostrożny. Normandia nie jest statkiem dla przeciętnego pilota, komandorze. Ale ja nie jestem przeciętnym pilotem. Lubię znać moją załogę. Mogę zadać ci jeszcze kilka pytań? Wiem, do czego to zmierza. Robisz rozpoznanie, prawda? Cóż, powiem ci to samo, co powiedziałem kapitanowi. Chcesz mnie na swojego pilota. Nie jestem dobry. Nie jestem nawet świetny. Ja jestem najlepszym pieprzonym sternikiem w całej flocie Przymierza. Najlepszy w klasie w szkole lotniczej. Zapracowałem na to. Te wszystkie pochwały w moich aktach zasłużyłem na każdą z nich. Nie udzielono mi ich z powodu mojej choroby. O czym ty mówisz? Jesteś chory? Jak to, nie wiesz? Kurwa. Znaczy, komandorze. Okej. Cierpię na chorobę zwaną syndromem Wrolika. Łamliwość kości. Kości w moich nogach nigdy się dostatecznie nie rozwinęły. Są jak gdyby puste w środku. Byle nacisk powoduje złamanie. Nawet gdy podpieram się kulami, a nogi mam spięte, ciężko mi się poruszać. Chwila nieuwagi i... trach! Ale radzę sobie, komandorze. Dasz mi Normandię, a sprawię, że zatańczy dla ciebie. Nie każ mi jedynie tańczyć razem z nią. Chyba, że lubisz chrupot łamanych kości. Jeśli mam ci powierzyć swój statek, muszę wiedzieć więcej o tym syndromie Wrolika. Pewnie, że musisz. To niezwykle rzadki przypadek. Nikt nie wie, co jest przyczyną. Najprawdopodobniej genetyka. Nie ma na to lekarstwa. Leczyć można tylko objawy. Mój przypadek jest umiarkowanie ciężki. Urodziłem się z ponad tuzinem złamań. Bioder, łód, kostek. Moje kości pękały już w łonie matki. 100 lat temu nie dożyłbym nawet pierwszych urodzin. Na szczęście nowoczesna medycyna uczyniła ze mnie przydatnego członka społeczeństwa. Nie połamiesz sobie kości, próbując latać tym statkiem, prawda? Komandorze, nie używam nóg do pilotażu. Dopóki siedzę w tym fotelu, jest git. Muszę tylko uważać, gdy wychodzę do kibelka. Mogę wykonywać swoją pracę tak samo dobrze jak inni, a nawet lepiej. Proszę się nie martwić. Nie chciałem cię urazić. Porozmawiajmy o czymś innym. Jak sobie życzycie, komandorze? Dlaczego wszyscy nazywają cię Joker? To krótsze niż porucznik sił powietrznych Przymierza Jeff Moreau. Poza tym wieczorami dorabiam, rozśmieszając małe dzieci. Unikasz odpowiedzi. Nie ja wybrałem to przezwisko. Jedna z instruktorek w szkole wciąż pytała, dlaczego nigdy się nie uśmiecham. Zaczęła nazywać mnie Joker. I tak zostało. Dlaczego nigdy się nie uśmiechasz? Bo harowałem w szkole lotniczej, komandorze. Na suszenie zębów nie miałem czasu. Pod koniec roku byłem najlepszym pilotem w Akademii. Lepszym nawet od instruktorów. Wszyscy o tym wiedzieli. Pokonał ich chorowity dzieciak z łamliwymi, malutkimi nóżkami. Zgadnij, komandorze, kto śmiał się na ceremonii ukończenia Akademii. Jak wstąpiłeś do Przymierza? Jeśli liczysz na wzruszającą opowieść o kalekim dzieciaku przezwyciężającym przeciwności losu, to się zawiedziesz. Moja matka była cywilnym przedsiębiorcą pracującym dla Przymierza. Dorastałem na stacji Arcturus, gdy budowali flotę. Im więcej czasu spędzisz w pobliżu statków Przymierza, tym łatwiej złapiesz bakcyla i trafisz do Akademii.
Jak spisuje się Normandia? Jest najlepszym statkiem. Jest może. Normandia nie jest statkiem dla przeciętnego. Muszę już iść. Jasne, na razie. Cieszę się, że to wy zastąpicie kapitana Andersona, komandorze. Mam tylko wątpliwości co do obcych na naszym statku. Wszyscy tworzymy jeden zespół, Presley. Z całym należnym szacunkiem, sir, ale to samo mówili o Nilusie. Proszę zobaczyć, do czego to doprowadziło. Co ty kurde gadasz? Ja tutaj dowodzę, Presley. Zdecydowałem, że będziemy mieli obcych na pokładzie. Tak jest, sir. Zrozumiano. Bez obaw, Presley. Po prostu chcę wiedzieć, co myślisz o obcych. Nie o to chodzi, komandorze. Ludzie zawsze umieli poradzić sobie sami. Saren zaatakował ludzką kolonię, więc to my, ludzie, powinniśmy go dopaść. Nie musimy prosić obcych o pomoc. Niektórzy ludzie sądzą, że prośba o pomoc jest oznaką słabości. Świadczy to tylko o głupocie i uporze. Sojusznicy zawsze dodają sił w walce. Pewnie tak. Może mam po prostu przestarzałe poglądy. Proszę się nie martwić, komandorze, nie będę się z tym wychylał. Jak trafiliście na Normandię? Zaraz po ukończeniu szkoły zaciągnąłem się do przymierza jako nawigator. Chyba poszedłem w ślady dziadka. Swój pierwszy przydział miałem na Agincourt. Byliśmy w Elysium podczas najazdu skaliańskiego. Atak piratów wymierzony w kolonię omal nie zrównał jej z ziemią. Mieli przewagę liczebną, lecz ten ich latający złom nie miał szans w starciu z fregatą przymierza. To była rzeź. Nawet nie liczyliśmy, ile szumowin zestrzelono. Jak znaleźliście się na Normandii? Po Elysium otrzymałem awans na oficera. Wieść o tym dotarła do odpowiednich ludzi. Kapitan sam o mnie spytał, gdy kompletował załogę. Kontynuujcie, Presley. Tak jest, komandorze. Wydaje mi się, że odwiedzimy całą Normandię, zagadamy do każdego członka załogi i na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Potrzebujesz czegoś, komandorze? Próbuję tylko poznać członków załogi. Jakieś uwagi? Zmarnowałem już dosyć twojego czasu, komandorze. O sprawach osobistych pogadamy kiedy indziej. Co sądzicie o ostatniej misji? To wszystko, co mogliśmy zrobić w tej sytuacji. A i tak przybyliśmy szybciej niż jakikolwiek inny statek przymierza. Porozmawiamy kiedy indziej, poruczniku. Komandorze? Tak, komandorze? Potrzebujecie czegoś? Jak trafiłaś na służbę na statku przymierza? Zaciągnęłam się zaraz po ukończeniu Akademii Medycznej. Ziemia zawsze wydawała mi się nudna. Uznałam, że kolonie wręcz kipią od egzotycznych przygód. Chciałam przemierzać gwiazdy, opatrując rany twardych żołnierzy o przenikliwym spojrzeniu i czułej duszy. Doświadczenie zweryfikowało marzenie. Ale ludzkość potrzebuje przymierza. A przymierze zawsze potrzebuje dobrych lekarzy. Więc zostałam, by robić, co do mnie należy. Czułaś kiedyś, że to był zły wybór? Czasem myślę o otwarciu prywatnej kliniki na ziemi lub objęciu stanowiska w jednym z kolonialnych centrów medycznych. Ale w pracy z żołnierzami jest coś wyjątkowego. Opuszczając przymierze, czułabym się, jakbym ich porzucała. Dobrze znasz porucznika? Nie pracowałam z nim przed misją, ale ma imponującą historię służby. Ponad tuzin rekomendacji. Trzyma się jednak na uboczu. Pewnie przez te migreny. Nie jest łatwo być L2. Co to ma z tym wspólnego? Większość biotyków używa implantów L3. Porucznik Alenko jest podłączony do konfiguracji L2. Pojawiają się powikłania. Jakiego rodzaju powikłania?
Upośledzenie umysłowe, ryzyko szaleństwa, porażający ból fizyczny. Pokaźna lista skutków ubocznych. Kajdan ma szczęście. Miewa tylko migreny. Muszę już iść. Do widzenia, komandorze. Dziękuję, że zabraliście mnie, komandorze. Wiedziałem, że praca z widmem będzie lepsza od życia w SOC. Pracowałeś już kiedyś z widmem? Właściwie nie, ale wiem, jacy oni są. Widma sami ustalają zasady. Znajdź swój własny sposób. SOC jest masa przepisów, procedur. Wszędzie ta cholerna biurokracja. Zazwyczaj przepisy istnieją z jakiegoś powodu. Być może. Czasami mam jednak wrażenie, że przeszkadzają mi w pracy. Jeśli schwytam podejrzanego, to sposób, w jaki to robię, nie powinien mieć znaczenia. Ale SOC chce, żeby robić to według podręcznika. Właśnie dlatego odszedłem. Odszedłeś, bo nie podobał ci się sposób, w jaki działają? Chodziło o coś jeszcze. Na początku nie było tak źle. Wraz z awansami trafiało mi się jednak coraz więcej papierkowej roboty. Sposób, w jaki ludzie z SOC zajęli się Sarenem, był typowy. Nie mogłem już tego znieść. Nie cierpię odchodzić. Mam nadzieję, że dokonałeś właściwego wyboru. Nie chciałbym, żebyś tego później żałował. Właśnie dlatego do ciebie dołączyłem. To dla mnie szansa na wydostanie się z Cytadeli i zobaczenie, co się dzieje poza SOC. Tak czy owak, mam zamiar wykorzystać ten czas. A kiedy dowództwo SOC nie patrzy mi przez ramię, może dla odmiany załatwię sprawę na mój sposób. Dopóki dobrze wykonujesz swoją pracę, możesz działać wedle uznania. Dziękuję, komandorze. Komandorze? Co myślisz o ostatniej misji? Chciałabym, żebyście dotarli tam wcześniej, komandorze. Bez obrazy, doceniam to, że mnie uratowaliście. Po prostu chciałabym... Chciałabyś, żeby udało nam się ocalić resztę twojej jednostki? Tak, sir. Gdybym bardziej uważała, nie odcięto by nas w zasadzce. Gety zastawiają doskonałe pułapki. Nie ruszają się, nie czynią hałasu. Nawet nie oddychają. Ale mają te kretyńskie lampki, sir. Zrobię wszystko, by to się nie powtórzyło. Masz kilka minut na rozmowę bez świadków? Przykro mi, komandorze. Powinnam zająć się swoimi obowiązkami. Ale nie będę miała nic przeciwko rozmowie później. Może pani odejść, pani sierżant. Sir? Fajna kurwa łajba, Shepard. Pomóc jakoś? Opowiesz mi o sobie, Wrex? Nie ma o czym gadać. A jak chcesz posłuchać bajeczek, idź pogadać z Quarianką. Wy, Kroganie, żyjecie bardzo długo. Nic ciekawego nie utkwiło ci w pamięci? Wiesz, kiedyś jebani Turianie wybili prawie całą moją rasę. Po prostu zajebiście. Słyszałem o tym. Nas spotkało właściwie to samo. Nie to samo, kurwa. Cóż, wielkiej różnicy nie zauważyłem. Czy twoich ziomków też zarazili jakąś pierdoloną genetyczną mutacją? Mutacją, która sprawia, że z tysiąca dzieci tylko kilka przeżywa jebany poród? I to właśnie rozpierdala cały twój gatunek. No dobrze, jest różnica. Wiedziałem, że nie zakumasz, Shepard, ale nie porównuj ludzi do Krogan. Dobrze radzę. Przepraszam, Wrex. Nie chciałem wyprowadzić cię z równowagi. Twoje pieprzenie nie wyprowadzi mnie z równowagi, Shepard. A jeśli chodzi o Krogan, to już dawno ich skreśliłem. Zarazili nas genofagium, ale to nie ono nas zabija. Czy twoja rasa naprawdę umiera? No na pewno nie rośniemy w siłę. Jesteśmy zbyt rozproszeni. Nikt nie chce zostać w naszym systemie. Wiele gatunków opuściło rodzinne strony i dobrze im się wiedzie. Ale oni wyruszyliby kolonizować inne światy. A my nie jesteśmy, kurwa, osadnikami, tylko wojownikami. Chcemy się napierdalać. Więc wyjeżdżamy. Walczymy jako najemnicy.
i większość z nas nigdy nie wraca do domu. Co możesz mi powiedzieć o tym genofagium? Zagadaj do Salarian. To oni je zmajstrowali. Wiem tylko tyle. Przez genofagium nie możemy się rozmnażać. Dzieciaki umierają podczas porodu. Kurwa, czasem dużo wcześniej. Wszyscy kroganie są zakażeni. Co do kurwa jednego. I nikt nie szuka leku. Dlaczego kroganie nie próbują znaleźć leku? Ja pierdolę, a znasz jakiegoś krogańskiego naukowca? Gdy zapytasz kroganina, czy woli znaleźć lek, czy się napierdalać w barze, powie, że woli się napierdalać. Tacy jesteśmy, Shepard. Nie potrafię tego zmienić. Nikt, kurwa, nie potrafi. Na razie, Vrex. Shepard. Hej, komandorze, chcecie jakiś nowy sprzęt na nadchodzące wyprawy? Co tam masz? Co tylko zechcecie. No, oczywiście, ma on swoją cenę. Mój towar nie pochodzi z zasobów przymierza. Cholera, same licencje kosztowały mnie fortunę, ale bez licencji nie ma towaru, a bez towaru... Zobaczmy, co masz. No pewnie, komandorze. Komandorze, co do tej Quarianki, Tali, siedzi tutaj cały czas wypytując o silniki. Powiem jej, żeby zostawiła cię w spokoju. Co? Nie, jest niesamowita. Chciałbym, żeby wszyscy byli tacy bystrzy jak ona. Po miesiącu na pokładzie będzie wiedzieć o silnikach więcej ode mnie. Naprawdę ma dryg do tych rzeczy. Rozumiem już, czemu się z nami zabrała. Uznałem, że przyda się w zespole. Potrafisz poznać talent, komandorze. Ale chyba nie o tym chcesz rozmawiać. Powiedzcie mi coś więcej o Normandii. To najlepszy statek, na jakim służyłem. Prawdopodobnie najszybszy w galaktyce. Jako jedyny wykorzystuje silnik rdzeniowy Tantala. Co jest niezwykłego w silniku rdzeniowym Tantala? Jest dwa razy większy niż standardowe napędy. Można nim lecieć nie tylko szybciej, ale również znacznie dłużej niż na klasycznych ogniwach. Gdzie dotąd służyliście, Adams? Prawdopodobnie na każdym typie jednostki przymierza. Począwszy od pancerników i transportowców, aż po Normandię. Ostatni raz służyłem na Tokio. Krążownik. Dobry statek, ale nie dorasta Normandii do pięt. Opowiedzcie mi o systemie maskującym WPE. Jak on dokładnie działa? Przechwytuje emisję fal ze statku. To jedyny sposób. Nie można ukryć pojazdów w przestrzeni. Wydziela zbyt dużo ciepła i promieniowania. Sensory to wykryją. Nasze systemy maskujące przechwytują wydzielaną energię we wbudowane w sam statek akumulatory. Dzięki temu nie można nas wykryć. W końcu jednak energię trzeba odprowadzić. Po kilku godzinach cichego lotu akumulatory przegrzewają się. Usmażylibyśmy się tutaj. Nie ma sposobu, żeby ktokolwiek nas wykrył? Nadal będzie nas widać. Wystarczy wyjrzeć przez bulaj. Ale w kosmosie trzeba być dość blisko, żeby nawiązać kontakt wzrokowy. Dlatego większość jednostek polega na skanerach. Nie widać nas wtedy, dopóki nie przyspieszymy do prędkości nadświetlnej. Dlaczego to nie działa przy prędkości nadświetlnej? Wejście w nadświetlną zwiększa częstotliwość emisji do poziomu, którego nie wyłapią pochłaniacze. Wygląda to tak, jakbyśmy nagle odpalili flarę. Sensory mogą ustalić nasze położenie, gdy wchodzimy lub wychodzimy z nadświetlnej. Lecz podczas krótkich misji nasze systemy maskujące są niezastąpione. Kontynuujcie, Adams. Tak jest, komandorze. Twój statek jest niesamowity, Shepard. Nigdy nie widziałam takiego silnika, jest ogromny. Nie mogę uwierzyć, że udało się go zmieścić w tak małym kadłubie. Zaczynam rozumieć, dlaczego wy, ludzie, odnosicie takie sukcesy. Nie miałam pojęcia, że statki przymierza są tak nowoczesne. Normandia to prototyp. Najnowocześniejsza technologia. I pomyśleć, że jeszcze miesiąc temu łatałam przewód paliwowy na holowniku flotylli. Muszę jeszcze raz podziękować ci za to, że zabraliście mnie ze sobą. Podróżowanie tym statkiem to spełnienie moich marzeń. Nie sądziłem, że interesujesz się budową statków kosmicznych. To normalne dla Quarian.
Wędrowna flota jest kluczem do przetrwania mojej rasy. Statki są naszym najcenniejszym bogactwem. Nic jednak nie może się równać z Normandią. Korzystamy ze starych okrętów i wyposażenia. Staramy się, by wszystko to działało jak najdłużej. Niektóre spośród statków pochodzą jeszcze z czasów, gdy uciekaliśmy przed getami. Nie mogę uwierzyć, że nadal korzystacie ze statków, które mają po 300 lat. Wciąż je remontujemy i odnawiamy. Może nie wyglądają ładnie, ale spełniają swoje zadanie. Zazwyczaj. Próbujemy osiągnąć niezależność. Uprawiamy rośliny, prowadzimy prace wydobywcze i wytwarzamy paliwo. Ale pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie zrobić. Aby załatać kadłub, niezbędne są surowce, których nie posiadamy. Dlatego pielgrzymki tyle dla nas znaczą. Chcę dowiedzieć się więcej o pielgrzymce. Gdy Quarianin osiąga dorosłość, opuszcza statek, na którym się urodził i szuka miejsca w nowej załodze. Jednak żaden statek nie chce zaakceptować nowego załoganta od tak sobie. A więc wyruszamy na pielgrzymkę, aby dowieść swojej wartości. Podróżujemy samotnie i wracamy dopiero, gdy odnajdziemy coś wartościowego z punktu widzenia nowej społeczności. Zdobycz ta staje się prezentem, który przekazujemy kapitanowi statku. Jeśli podarunek zostanie zaakceptowany, stajemy się częścią załogi. Czy kapitan może odmówić przyjęcia podarunku? Może, choć nie zdarza się to często. Im większa załoga, im więcej darów, tym większy szacunek wśród innych grup. Ale nawet jeśli prezent nie jest specjalnie cenny, kapitan zwykle go przyjmuje, choćby z szacunku dla tradycji. Jednak pozostaje poczucie niedosytu. Nie tak zdobywa się szacunek nowej rodziny. Większość pielgrzymów nie wraca do domu, zanim nie uda im się zdobyć czegoś wartościowego. Nie mogę uwierzyć, że wysłano cię w pojedynkę. Ale to nie tak. Nie zostajemy skazani na jakąś banicję. Nikt się nas nie wyrzeka. Zresztą zanim wyruszymy, przechodzimy szkolenie i otrzymujemy sprzęt, który może nam pomóc w podróży. Wszczepiają nam też implanty, które wspomagają nasz system immunologiczny. Wieki izolacji sprawiły, że nie jesteśmy odporni na drobnoustroje. Zanim opuścimy flotę, jesteśmy przygotowani. To procedura, którą przechodzi każdy Quarianin. Dlatego większość z nas przeżywa. Praktycznie każda pielgrzymka kończy się ceremonią przekazania prezentu. Chcę porozmawiać o czymś innym. Na przykład? Chcę dowiedzieć się więcej na temat getów. Wątpię, czy dowiesz się czegoś nowego. Minęło prawie 300 lat od chwili, kiedy wygnały nas z rodzimej planety. Wiem tylko, dlaczego je stworzyliśmy i co sprawiło, że się zbuntowały. Interesujące. Gety miały służyć jako syntetyczna siła robocza. Początkowo ich inteligencja była ograniczona, tak jak inteligencja każdego WI. Z czasem dokonaliśmy nieznacznych modyfikacji w ich oprogramowaniu. Upodobniło je to do prawdziwej SI. Jak to możliwe, że Rada was nie powstrzymała? To nie były badania nad SI. Nie taki był nasz cel. Może i naginaliśmy w pewnym sensie prawo, ale nie o to nam chodziło. Zmiany były nieznaczne, mogliśmy je kontrolować. Przynajmniej tak nam się wydawało. Nie doceniliśmy jednak potęgi sieci neuronowych. Milion myślących wspólnie getów stworzyło niestabilną matrycę. A więc gety myślą grupami? Nie do końca. Systemy getów opracowano tak, by współpracowały z osobnikami znajdującymi się najbliżej. Prościej, im więcej getów w jednym miejscu, tym wyższy poziom ich inteligencji. Czyli mają coś w rodzaju wspólnej świadomości. Znów nie tak. Nie mogą dzielić się danymi sensorycznymi oraz złożonymi informacjami. Ich oprogramowanie nie radzi sobie z taką ilością zmiennych. Każdy z getów posiada indywidualną świadomość oraz tożsamość. Sieć neuronowa działa tylko na poziomie proceduralnym, jako syntetyczny odpowiednik podświadomości. Kiedy znajdą się blisko siebie, są w stanie lepiej myśleć, lepiej przewidywać zachowania, a w końcu lepiej czuć, tak jakby. Nie rozumiem. To nie ma sensu. O, to pewnie przez uproszczenia. Gety to niewiarygodnie zaawansowane twory. Pamiętaj tylko, że kiedy łączą się w grupy, ich inteligencja rośnie. Budowaliśmy więcej i więcej getów, więc ich inteligencja stawała się coraz bardziej wyrafinowana. Pewnego dnia jeden z getów zadał swojemu nadzorcy pytania natury egzystencjalnej. Czy żyje? Dlaczego tutaj jest? Jaki jest sens jego istnienia?
Jak łatwo się domyślić, Quarianie wpadli w panikę. Co jest nie tak z tymi pytaniami? Gety zostały stworzone, by zajmować się nudną lub niebezpieczną pracą fizyczną. Maszynom to nie przeszkadza, ale świadome istoty w końcu zdadzą sobie z tego sprawę. Gety objawiły oznaki elementarnej samoświadomości oraz niezależnego myślenia. A jeśli gety były istotami inteligentnymi, oznaczało to, że wykorzystujemy ich jako niewolników. Przewidzieliśmy, że gety zbuntują się przeciwko nam, prędzej czy później. Wiedzieliśmy, że dojdzie do powstania. Zadziałaliśmy pierwsi. Wysłano dyrektywę, zgodnie z którą wszystkie gety miały zostać wyłączone. Reakcja syntetyków była gwałtowna i niespodziewana. Nie możesz winić ich za to, że podjęły walkę o przetrwanie. Nie mieliśmy wyboru. Gety szykowały się do rewolucji. Działając szybko i zdecydowanie, mieliśmy jeszcze szansę zapobiec wojnie. Po cichu liczyliśmy na to, że większość getów wciąż będzie zwykłymi maszynami. Nie doceniliśmy zakresu zmian. Wojna była długa i krwawa. Zginęły miliony Quarian. A na koniec musieliśmy opuścić naszą rodzinną planetę. Baliśmy się, że gety ruszą za nami w pościg, ale nigdy nie wyszły poza mgławicę. Teraz podróżujemy po galaktyce. Jesteśmy wygnańcami, upokorzonymi przez dzieło własnych rąk. Trudno wam współczuć. Wasi przodkowie próbowali zlikwidować gatunek rozumnych istot. Stworzenie getów było błędem. Walka z nimi już nie. Gdyby nie dyrektywa, wybiłyby nas do nogi! To syntetyczna forma życia, nie potrzebują istot organicznych w ogóle. Dlaczego postanowiły odciąć się od reszty galaktyki? Dlaczego zabijały każdą organiczną istotę, jaka kiedykolwiek próbowała się z nimi skontaktować? Nie wiem. Sarena nie zabiły. I jaki stąd wniosek? Gety nie są niewinnymi ofiarami, też mają jakiś cel. One są wrogiem. Chcą nas zniszczyć. Nie tylko Quarian, ale wszystkie organiczne istoty. To dlatego współpracują z Sarenem. I dlatego musimy je powstrzymać. Opowiedz mi o swojej rasie. Nasze życie nie jest łatwe. Brakuje surowców. Jesteśmy w ciągłym ruchu. Wszystko, co robimy, musi w jakiś sposób być podporządkowane wędrownej flocie. Obecnie żyje 17 milionów Quarian. Każdy z nas polega na innych. Te więzy są bardzo silne. Niestety musieliśmy zrezygnować z wielu wolności i praw oczywistych dla innych gatunków. O jakie wolności chodzi? Na przykład nie można mieć więcej niż jedno dziecko. Jeśli nasza populacja się powiększy, zabraknie zasobów. Oczywiście nie możemy również pozwolić, by nasza liczebność nadmiernie spadła. Gdy tak się dzieje, prawo, o którym wcześniej wspomniałam, zostaje tymczasowo uchylone. W szczególnych sytuacjach rodzice są odpowiednio motywowani, by postarali się o większą liczbę dzieci. Konklawe jednak nie podejmowało takich kroków od prawie 100 lat. To wasz rząd, tak? Coś w tym rodzaju. Każdy statek wysyła swojego przedstawiciela, który zasiada w konklawę i podejmuje decyzje wpływające na los całej floty. Gdy jednak chodzi o sprawy mające wpływ na pojedynczy statek, decyzje należą do kapitana. To tradycja z czasów, gdy w naszej flocie panował stan wojenny. Na szczęście większość kapitanów ma na tyle rozsądku, by korzystać z pomocy demokratycznie wybranej rady. A więc najwyższa władza spoczywa w rękach demokratycznie wybranych urzędników? W praktyce tak. Konklawy i każda z rad ustalają zasady. Teoretycznie jednak wciąż znajdujemy się pod jurysdykcją wojskową. 5 najwyższych stopni wojskowych zasiada w Radzie Admiralicji. W sytuacji krytycznej mają prawo uchylić każdą decyzję konklawę. Wymaga to jednomyślności członków Admiralicji. I może mieć miejsce tylko raz. Po tym Rada musi podać się do dymisji. To zabezpieczenie, które jak dotychczas dobrze nam służyło. W ciągu 300 lat Rada Admiralicji uchyliła decyzję konklawy tylko 4 razy. Chcę dowiedzieć się więcej na temat gety. Wątpię, czy z czasem nie doceniliśmy. Co sprawiło, że gety się zbudowały? Budowaliśmy wie. Co zrobiliście? Wysłano. To wy rozpętaliście tę wojnę. Nie mieliśmy. Baliśmy się, że gety ruszą za nami. Muszę już iść. Do zobaczenia. No i pogadaliśmy z każdym członkiem naszej załogi, tak naprawdę. I na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. W następnym odcinku wybierzemy się w końcu do jakiejś pierwszej misji. Wydaje mi się, że odwiedzimy sobie
jedną z tych trzech głównych misji, albo jakiś dodatkowy chcesz, to zapoznamy się z mapą w następnym odcinku. Dzisiaj to wszystko, że się podobało. Dużo informacji o załodze i ogółem. Z tym był Sullivan. Na razie.